Cześć, jestem ja imię Kasia i witam Cię w kolejnym filmie na kanale Artflika. Dzisiaj będę mówiła o temacie, który jest ostatnimi czasy bardzo gorący. Dostaję o niego bardzo wiele zapytań, a im bliżej matury, tym coraz więcej. Czyli będę mówiła dzisiaj oczywiście o wypracowaniu na maturze z historii sztuki. O wypracowaniu na maturze z historii sztuki. O wypracowaniu, o wypracowaniu. Jak się do niego zabrać, jak do niego podejść i jak to zrobić, żeby nie stracić punktów albo stracić ich jak najmniej. Oczywiście naszym celem jest to, żebyś wykręcił taki wynik najlepiej tak 18-20 punktów, czyli takie 80-90% z tego wypracowania to byłoby tak idealnie. Dlatego zapraszam Cię dzisiaj na kilka takich podstawowych tipów. Dzisiaj zdradzę Ci takie podstawowe podejście, jakie powinieneś mieć, żeby do tej matury dobrze się przygotować, do tego wypracowania szczególnie, które przecież jest punktowane aż na 20 punktów. Oczywiście w nowej formule jest to 1 trzecia punktów na maturze, a więc totalnie nie wolno tego tematu. Ma to bagatelizować. I dzisiaj zdradzę Ci kilka takich moich tipów, od nauczyciela, który wiele lat uczy i bardzo wiele tych wypracowań czyta i poprawia. A przede wszystkim, um, przygotowując się do tego odcinka, zauważyłam, że. W 15 minut nie będę w stanie powiedzieć wszystkiego, co chciałabym, nie, będę, nie jestem w stanie na przykład dzisiaj przytoczyć takiego wypracowania, które jest idealne na 20 punktów, a bardzo bym chciała to zrobić i je analizować, pokazać, gdzie ewentualnie można by te punkty stracić, gdyby się czegoś nie zrobiło. Więc już dzisiaj chciałabym zaprosić Cię na webinar, który będzie dotyczył właśnie tematu wypracowania na maturze z historii sztuki, na którym będę właśnie w czasie takim około 1,5-2 godziny opowiadać bardzo dokładnie, jak Wygląda napisanie idealnego wypracowania na maturę z historii sztuki. Już dzisiaj Cię zapraszam. Oczywiście zapisy są w opisie tego odcinka, także wpijaj i widzimy się na tym webinarze. A dzisiaj w takim razie do rzeczy. Najważniejsze typy i podejścia, czyli ogólnie mindset w podejściu do matury z historii sztuki. Zapraszam. Moim zdaniem kluczowe w bardzo dobrym przygotowaniu się do matury z jakiegokolwiek przedmiotu jest poznanie przeciwnika. I już kilka miesięcy temu, na początku roku 2020, robiłam taki webinar, na którym pokazywałam, jak wygląda część testowa arkusza z matury 4 sztuki, bo uważam, że dopiero kiedy wiesz, czego się spodziewać na maturze, będziesz umieć tak się uczyć i przede wszystkim robiąc też stare arkusze, Będziesz wiedzieć, jak wykorzystywać tą wiedzę, którą nabywasz teoretyczną i używać jej w praktyce, żeby potem właśnie umieć na te pytania odpowiedzieć. Więc uważam też, że z opracowaniem również najważniejsze jest przede wszystkim poznać przeciwnika. Co jest twoim przeciwnikiem? Oczywiście tabelka, względem której egzaminator punktuje twoją pracę. Więc pierwsze, co moim zdaniem powinieneś zrobić, to zobaczyć, jakie są kryteria oceny wypracowania na maturze z historii sztuki, które są dostępne w internecie i które bardzo łatwo można odnaleźć. Wypracowanie na maturze z historii sztuki jest bardzo wysoko punktowane. Tak jak już powiedziałam, jest to aż 1 trzecia punktów z całego egzaminu. Możesz uzyskać 20 punktów, z czego pierwsza jest punktowana kompozycja oraz układ treści, za to możesz uzyskać aż 3 punkty. Następnie punktowana jest sama treść i jej jakość i to jest aż 13 punktów. Kolejno punktowana jest terminologia. I za terminologię możesz uzyskać aż dwa punkty. I ostatni punkt, czwarty, jaki egzamin, jakiemu egzaminator się przygląda, jeżeli czyta Twoją pracę, to jest styl i język. I za styl i język również możesz dostać aż dwa punkty. Ok, to wróćmy w takim razie do początku i zajmiemy się pierwszym punktem, za który Twoje wypracowanie będzie oceniane. Czyli jest to kompozycja i układ treści. Za ten punkt możesz uzyskać aż trzy punkty, więc naprawdę warto ich nie tracić. I tutaj, przede wszystkim, pierwsze, co musisz zrobić, to oczywiście w miejsce do tego przeznaczone wpisać numer pracy, numer tematu pracy, które wybierasz. No, bo bez tego to egzaminator nie będzie wiedział, na jaki temat piszesz. Nie będzie oczywiście też się domyślać. To jest w ogóle pierwsze założenie, które powinieneś sobie a propos całego arkusza maturalnego założyć. Czyli egzaminator nie będzie się niczego domyślał, i niczego, czego nie napiszesz wprost, nie wyjaśnisz, to nie będzie uznawane za to, że Ty to wiesz, znasz, pojmujesz. Więc tłumaczymy wszystko. Po drugie, pamiętaj też przede wszystkim, żeby praca była na temat. Jeżeli egzaminator uzna, że praca jest nie na temat, obetnie ci bardzo dużo punktów. W zasadzie możesz z tego wypracowania wyjść nawet z czteroma punktami, z trzema, a może nawet z zero. Także jest to naprawdę bardzo ważne, żeby się tego pilnować i trzymać. Trzeci punkt to przede wszystkim tutaj oczywiście odpowiednia proporcja w Twoim tekście, a więc odpowiednia proporcja między jego częściami, takimi jak wstęp, rozwinięcie i zakończenie, oczywiście, czyli ta trójdzielna, ten trójpodział powinien być zachowany i on również powinien być. Tak wizualnie wyodrębnione. Powinno się bardzo łatwo wczytać, gdzie kończy się akapit, a gdzie zaczyna kolejny um, i tak dalej. Jaki jest mój tip? Mój tip jest taki, że powinieneś zacząć próbować pisać um, coraz więcej wypracowań i po prostu trenować, żeby mieścić się w takiej właśnie idealnej proporcji. Jaka jest idealna proporcja? Na maturze masz dostępne 4,5 strony do napisania, wypracowania, plus oczywiście brudnopis, który nie jest punktowany. Ale 4,5 strony to jak policzyłam, 119 wersów. W tych 119 wersach musisz się zmieścić. Nie ma ograniczenia wyrazów, słów i tak dalej. Nie musisz tutaj nic liczyć, tak jak jest zazwyczaj w egzaminach językowych. Tutaj przede wszystkim musisz się zmieścić i musi mieć to ręce i nogi, a więc popierawne proporcje. Moim zdaniem, idealna proporcja, odnosząca się do właśnie 119 wersów na maturze, którymi dysponujesz, to jest taka, że wstęp i zakończenie mają około 10 wersów, nie więcej najlepiej, a każdy z akapitów rozwinięcia, czyli jeden argument, ma 25 wersów. W tym, w tym jakby pięknym takim równaniu masz 95 wersów wykorzystanych, i troszeczkę ci zostaje, gdybyś yy, się rozpisał w którymś tam akapicie trochę bardziej. Yy. Jak wyćwiczyć, oczywiście, wpadanie w taką idealną proporcję? Tylko i wyłącznie coraz więcej pisząc i przede wszystkim próbując również napisać przynajmniej kilka wypracowań ręcznie, manualnie i zobaczyć, jak Ci to idzie, przede wszystkim, ile masz skreśleń i jak dużo miejsca e, potrzebuje na przykład Twój krój pisma, e, jak po prostu Ci to idzie. I im więcej będziesz pisać, tym coraz więcej będziesz się orientować mniej więcej, jak to u Ciebie wypada. W tym podziale, który ja zaprezentowałam, wychodzi mniej więcej tak, że jeden argument taki długi może być na jedną stronę, i tutaj masz trzy strony, wtedy i po pół strony na wstępie, zakończenie, i w tym momencie kończysz z czterema pełnymi stronami, pół strony zostaje, to jest idealnie. Więc um, może to być dla ciebie teraz szokujące, ale napisanie argumentu na jedną stronę A4 ręcznie wcale nie, może być, nie musi być takie łatwe, więc trzeba to trenować. To jest najważniejsze w ogóle. To jest tip numer jeden, numer dwa, trzy, pięć i sto, który chcę ci dać. Pisz dużo i pisz coraz więcej. To jest jedyna metoda, żeby nauczyć się pisania wypracowania. To jest pisać. Nie ma tutaj lepszej zasady. Dobrze, to był mój tip numer 1, a teraz przechodzimy dalej. Drugi punkt, względem którego w tabelce ocenia egzaminator Twoje wypracowanie, to jest treść. Treść jest oczywiście esencją, jest najważniejsza. Jest punktowana na aż 13 z 20 punktów, co od razu ci mówi, że to jest po prostu kontent, jest najważniejszy. I teraz, jak do tego podejść, żeby te 13 punktów, albo przynajmniej chociaż 12-11 wycisnąć? Już ci mówię. Zrobiłam sobie listę, więc teraz będę się posiłkować tymi notatkami, żeby było mi łatwiej. Po pierwsze, pamiętaj, że Twoja argumentacja musi wyczerpywać temat. Czyli jeżeli pada jakiś temat, musisz po prostu do niego w ten sposób się odnieść, żeby nie tylko o niego zahaczyć, ale przede wszystkim w pełni go wyczerpać. To jest raczej oczywiste. Następnie, argumenty muszą być trafne. Czyli jeżeli będziesz pisać nie na temat, to, co już mówiłam w poprzednim punkcie, to nie zostanie punktowane, więc tutaj po prostu punkty na własne życzenie tracisz. Następnie e, uważaj na błędy merytoryczne. Są dostępne, e, jakby mm, dopuszczalne błędy, takie drobne błędy merytoryczne i drobne błędy zapisu. Ja będę o tym mówiła dokładnie w webinarze: co to są drobne błędy merytoryczne i drobne błędy zapisu, oczywiście. E, następnie musi być e, z Twojego wypracowania widać przede wszystkim Twoją wiedzę o kontekstach z epoki. Te konteksty mogą być bardzo różne, możesz tutaj e, lawirować wśród bardzo wielu różnych argumentacji. E, też ten temat będę szerzej opowiadać na webinarze, ponieważ jest to mega ważne i to jest w ogóle najważniejszy punkt, który mówi o tym w ogóle, jaki, na jakim poziomie jest Twoje wypracowanie. Czy to jest poziom e, 4, czy to jest poziom 1. Bo też m, zwróć uwagę na tą tabelkę, którą egzaminator się porusza. On ma tam właśnie ocenianie. bo jesteś na level 1, Twoje wypracowanie jest ogólnie, ono będzie bardzo nisko punktowane. Level 2, 3 to jest średnio i level 4 to jest bardzo dobrze, wręcz wzorowo napisane wypracowanie. Do tego oczywiście dążysz. Następnie e, musisz podać liczne przykłady, natomiast skupić się oczywiście w analizie interpretacji tylko na tych, które są wybrane i które pracują Twoim zdaniem najbardziej do tematu, więc podajesz liczne przykłady, natomiast analizę i interpretację skupiasz się tylko na trzech, które są wymagane w temacie. Też będę mówiła o tym szerzej na webinarze. Następnie pamiętaj o tym, żeby ćwiczyć e, opis i analizę dzieł z pamięci. To jest mega ważne, no bo co z tego, że potrafisz przywołać jakieś dzieło z pamięci, jak nie potrafisz go zanalizować? A bez analizy nie dostaniesz punktów, albo dostaniesz ich bardzo mało. I punkt ostatni, jaki sobie tutaj wypisałam dla ciebie, to jest e, plasowanie dzieł. Zjawisk artystycznych oraz autorów w czasie. Czyli musisz umieć wykazać, że wiesz z jakiej epoki albo z jakiego okresu w sztuce pochodzi dane dzieło i to uargumentować, czyli dlaczego tak jest, jakie cechy formalne, jakie te cechy ma to dzieło, że ono wpada w tą epokę, czy na przykład wyprzedza tą epokę, i tak dalej. Także to, tym, taką wiedzą musisz umieć się popisać na wypracowaniu. To jest bardzo ważne. I teraz chciałabym Ci sprzedać kilka tipów, które odnoszą się moim zdaniem do właśnie wypracowania, jeżeli chodzi o treść, czyli o content, o jakby produkowanie contentu. Jak możesz się przygotować do tego sprytnie, wcześniej, jeszcze w domu, żeby potem jak najbardziej to wykorzystać na maturze. I tutaj mam dla ciebie dwa złote typy. I naprawdę uwierz mi, jeżeli podejdziesz do tego, co teraz powiem serio, przygotujesz się z tego, co teraz mówię, wypracowanie pójdzie ci jak spłatka. Gwarantuję ci to. Typ numer jeden jest taki: zrób jak najwięcej analiz dzieł sztuki w domu z każdej jednej epoki. Zwróć uwagę, jakie cechy formalne dzieł w danej epoce się pojawiają. Jakie prawie, że zawsze można po prostu w ciemno przepisać. A są takie, w, przynajmniej w kanonicznych dziełach, zazwyczaj zawsze. Czyli zrób jak najwięcej tych analiz, bo w momencie, kiedy analizujesz dane dzieło, a nie uczysz się na pamięć, jak ono wygląda, to w tym momencie naprawdę zapamiętujesz je totalnie bezproblemowo. Jak opiszesz coś, jak coś wyglądało, jaką miała kolorystyka, jaką miała kompozycję, gdzie kto stał, ile było planów, jaka była perspektywa i itd., w tym momencie zapamiętujesz to, nawet nie musząc się tego uczyć, właśnie zakuwając to na pamięć. W historii sztuki jest naprawdę dosyć dużo innych elementów, które trzeba się nauczyć na pamięć. Oszczędź się. Weź sobie te, których możesz się nauczyć po prostu tak na rozumowanie, na logikę i te naprawdę zrób. I to są analizy moim zdaniem. Tip numer dwa. Jest taki, że jeżeli chodzi o konteksty, które są najważniejsze, bo pokazują, czy masz dużą wiedzę z epoki, czy małą, możesz sobie przygotować jako takie gotowce w domu. Czyli moim zdaniem jesteś w stanie napisać sobie ogólnie kontekst epoki, na przykład w starożytności, co się działo u Greków, u Rzymian. Um, Egipt, Mezopotamia, powiedzmy sobie szczerze, raczej na maturze tego nie, wypracowanie nie wykorzystasz. Um, dalej, jaki był kontekst powstawania sztuki w średniowieczu? Dalej, jaki był kontekst powstawania sztuki w renesansie, w XV wieku? A jaki w XVI wieku? Jak to się rozwijało dalej w manieryzmie? A jaki, jakie konteksty w sztuce występują w sztuce barokowej? Jakie na południu? Jakie na północy? I tak dalej. E, moim zdaniem jesteś w stanie do każdej tej epoki napisać sobie taki kontekst właśnie e, w ciemno, już naprawdę w domu i potem po prostu, jak wymyślasz dzieła na maturze, które pasują Ci do tematu, w ten kontekst sobie od razu też zaczerpnąć. Jeżeli zrobisz to i przygotujesz sobie to w domu, nie będziesz musiał tego na żywca wymyślać po prostu na maturze. Także do it, mówię Ci, bardzo z tego skorzystasz, to są złote tipy, mówię Ci. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby mi ktoś e, to powiedział przed moją maturą. Tip numer 3. Zacznij od brudnopisu. Czyli, jeżeli są dwa tematy na maturze, dwa powiedzmy, że mniej więcej podchodzą ci tak samo, zrób sobie po prostu rachunek sumienia. Do każdego tematu wypisz dzieła, które Twoim zdaniem by pasowały, a do tych dzieł wypisz wszystko, co wiesz. Jaki właśnie znasz kontekst, czy znasz jakiś kontekst biograficzny tego artysty, czy możesz jakoś to dzieło zakotwiczyć w biografii artysty, czy na przykład w kontekście epoki, czy ono jest jakieś wybitne yy, i czy potrafisz je zanalizować, jaka jest jego kompozycja, kolorystyka, światło, cień, ekspresja. I po prostu do ostatecznego wypracowania na wybierz te dzieła, który, z których wiesz najwięcej. Bez po prostu no mercy, bez emocji tutaj podchodzisz, wybierasz te opcje, które są dla Ciebie najbardziej opłacalne. Nawet jeżeli są dzieła, które by pasowały do tego tematu e, i bardzo je uwielbiasz, kochasz je po prostu, są Twoimi ulubionymi. Sorry, jeżeli o innych wiesz więcej, wybierasz tamte. To jest naprawdę dobra rada. Weź sobie ją do serca. Ok, przechodzimy dalej. Następny punkt, względem którego w tabelce ocenia Cię egzaminator, to jest terminologia. I to jest raczej proste tutaj do zdobycia są dwa punkty, i albo praca jest bogata w terminologię, albo jest uboga. I to jest proste, albo dostaniesz dwa punkty, albo dostaniesz jeden punkt, albo zero punktów. Najczęściej takie prze... prace, które ja sprawdzam, mają tak ten jeden punkt, czyli gdzieś tam ktoś w każdym akapicie wspomni jakąś tam technikę artystyczną i ją wyjaśni, albo też nie, i ten jeden punkt gdzieś tam się załapie. Ale jest naprawdę niewiele prac, które ja osobiście czytam i które naprawdę są wybitne, jeżeli chodzi o podawanie bardzo dużej ilości terminologii. Więc weź sobie to do serca i przede wszystkim pamiętaj o tym, że możesz zarówno w terminologii, i opisać właśnie e, na przykład technikę w jakiej powstało dzieło może przede wszystkim musisz się wyjaśnić bo pamiętaj że tutaj jest mój tip nie tylko podajesz terminologię ale przede wszystkim ją tłumaczysz bo musisz pokazać że umiesz użyć ją w, ko w dobrym kontekście i pokazać że ty po prostu to, ten termin rozumiesz egzaminator nie wierzy ci w ciemno nic i musisz założyć że on też nic nie wie musisz mu wszystko wyjaśnić tak jakbyś mówił do jakiejś cioci Krysi która generalnie całe życie na przykład była marketingowcem albo jakąś taką inną dziedziną się zajmowała, nie ma nic pojęcia o historii sztuki, musisz wszystko od zera wyjaśnić. Takie podejście jest najlepszym, bo jest najbezpieczniejsze na maturze z historii sztuki i super się sprawdza. Ostatni punkt, względem którego jest oceniane Twoje wypracowanie na maturze z historii sztuki, to jest język i styl. Ten punkt jest oceniany na aż dwa punkty, więc tutaj oczywiście trzymamy się tego, żeby nie oddać ani skrawka jednego punktu i żeby wziąć obydwa. Jak to zrobić? Przede wszystkim pamiętaj o tym, miej to w głowie, że tutaj oceniane jest to, żeby Twój język i styl pracy był odpowiedni do zestanej sytuacji komunikacyjnej. Tak czytamy w wymaganiach. Natomiast co to znaczy, bo to może brzmieć trochę enigmatycznie. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby na przykład praca nie miała takich elementów jak kolokwializmy, żeby nie była takim po prostu luźnym laniem wody w cudzysłowie. Żeby na przykład nie było e, jakichś takich błędów po prostu duży, dużych gramatycznych, które zaburzają Ci styl pracy, żeby ten styl nie był taki niechlujny, żeby to wszystko się składało po prostu, nie? Także ja też będę mówiła więcej jeszcze o tym na webinarze, na który jeszcze raz Cię zapraszam. E, zapisy są oczywiście w opisie odcinka. E, I teraz jeżeli chodzi o mój tip odnoszący się do języku i stylu na maturze, to tutaj jest... E, Jedyny słuszny tip, jaki mogę ci dać, i to jest tip pod tytułem Pisz, pisz i jeszcze raz pisz. Im więcej będziesz pisać, tym pewnie będziesz się czuć w tej materii, tym lepiej będzie ci to szło i będzie ci to szło po prostu sprawniej, też szybciej, bo no bo też musisz się wy oczywiście wyrobić w czasie na maturze, no nie? Także nie ma moim zdaniem lepszej zasady niż po prostu pisać i jeszcze raz pisać. Jeżeli masz ten problem, że przygotowujesz się do matury samodzielnie, nie masz nauczyciela, który mógłby ci te wypracowania sprawdzać, tak żeby każde kolejne było po prostu lepsze. No to możesz się do mnie odezwać u mnie na mojej stronie artfric.pl w zakładce sklep znajdziesz taką pojedynczą konsultację, na którą możesz się umówić, ona właśnie może dotyczyć właśnie Twojego wypracowania i tam sobie porozmawiamy o tym, co jest OK, co nie jest OK, co można by podciągnąć i dlaczego, i też dostaniesz ode mnie właśnie taką przykładową punktację, na jaką ta praca byłaby oceniona na maturze. Także myślę, że to wszystko już na dzisiaj. Mam nadzieję, że pomogłam. Powiedziałam dzisiaj bardzo dużo. Natomiast jest jeszcze 80% tego, co się w tym odcinku nie zmieściło i dlatego widzimy się na webinarze już wkrótce. Do zobaczenia. Trzymam kciuki za Twoje sukcesy. Pa!